IFM Hackathon jest to tak naprawdę maraton projektowania, gdzie podczas tego wydarzenia, w którym teraz uczestniczymy, a rozpoczęło się ono wczoraj, chodzi o to, aby rozwijać zarówno software, czyli oprogramowanie, mówimy tutaj o językach niskiego poziomu Embedded C, jak również o rozwijaniu platformy sprzętowej, czy też elektroniki, czyli typowego hardware'u, by później po kilkudziesięciu godzinach współpracy w grupie tych osób mógł powstać realny prototyp urządzenia, a w tym przypadku urządzenia, które zarządza naszym zbiornikiem z wodą. Mamy do zrealizowania zadanie, które polega na wysterowaniu poziomu cieczy na podstawie odczytów sensorów. Musimy sobie obliczyć poziom wody na podstawie temperatury, na podstawie ciśnienia i na podstawie przepływu, jaki mam aktualnie. No i biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, musimy zmieścić je w wyznaczonym zakresie błędu. To jest zdecydowanie inna forma hackathonu, jako hackathon systemów embedded, gdzie praktycznie ta sprawa jest w skali europejskiej, unikatowa. No i tutaj studenci oprócz części tą software'owej mają tą część sprzętową. No i to oni tutaj dopiero czują tak naprawdę przyszłe potencjalne problemy, jakie znajdą na rzeczywistych obiektach w przemyśle. I tu mogą zweryfikować swoje umiejętności, a w szczególności umiejętności pracy w grupie. No i umiejętności pracy w presji pod czasem.